Gościem portalu pomniksmoleńsk.pl jest ksiądz Jarosław Wąsowicz, nieoficjalnie zwany kapelanem kibiców. Przy księdza, dzisiaj oglądaliśmy mecz Polska-Grecja. Jaka jest księdza ocena? Czy kibice bojkotują euro, czy nie bojkotują? No, moim zdaniem to było bardzo widoczne, bo oczywiście dzisiaj emocje większości Polaków sięgały zenitu i patrzyliśmy na grę piłkarzy, ale warto było także spojrzeć na to, co się dzieje na trybunach. A na trybunach niewiele się działo, szczególnie w drugiej połowie. Jest to efekt kilku już letniego rugowania tego świata kibicowskiego z trybun. Na mecze reprezentacji dzisiaj trzeba mieć karty kibica reprezentacji, na co kibice, ci tacy fanatycy, którzy nadają całą krasę wydarzeniom sportowych, stanowią trzon tych dopingujących, no się nie zgadzają. I dzisiaj to środowisko kibicowskie, o które nam chodzi, bojkotuje euro w Polsce. I wygląda to tak, a nie inaczej, więc się wcale nie zdziwię, jak na przykład przekrzyczono z kibice rosyjscy czy czescy podczas kolejnych spotkań. Ocena meczu? No pierwsza połowa, na początku byłem mile zaszokowany i bardzo się cieszyłem ambitnymi atakami Polaków, a później żenada, dać sobie odebrać zwycięstwo grając z przewagą, to jest, będzie chyba tak jak zawsze niestety. Przeksiędza, ksiądz podobno jest na liście największych polskich rasistów, czy to prawda? No, od swego czasu pojawiłem się na takiej liście przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej, właśnie poprzez zaangażowanie na rzecz ruchu kibicowskiego, organizowanie różnych spotkań patriotycznych, no dla nich, a ich ja uważam za największych rasistów, no to jest właśnie polski patriotyzm jest równoznaczny z tym negatywnym określeniem. Podobno mieszkał ksiądz w sąsiedztwie Lecha Wałęsy. Jakieś wspomnienia z tego czasu? No, mieszkałem obok, blok w blok Lecha Wałęsy, jedno podwórko. Już z synami jego w jakiś tam sposób, jak to dzieci przyjaźniliśmy, razem bawiliśmy. No, wspomnienia są bardzo piękne, bo w latach 80., w których dojrzewałem, to w zasadzie cała historia najnowsza się rozgrywała na moich oczach, bo przecież mieszkanie Lecha Wałęsy na Gdańskiej Zaspie, no to było takie polityczne centrum Gdańska. Tutaj przybywały wszystkie manifestacje, tutaj ludzie wiwatowali po przyznaniu Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla, 1 maja się tłukli z ZOMO. No, większość jakichś patriotycznych manifestacji rzeczywiście przynajmniej próbowało się przedrzeć pod dom Lecha Wałęsy. Także wspomnienia mam jak najbardziej miłe i to były piękne czasy walki o Polskę i jestem Panu Bogu wdzięczny, że akurat w takim miejscu mieszkałem, bo ta historia się na moich oczach. A jak dzisiaj kibice oceniają Lecha Wałęsę? No, tak jak wszyscy prawdziwi polscy patrioci, którzy czytają książki naukowe na temat Solidarności, na temat Lecha Wałęsy, tego wszystkiego, co się wydarzyło w jego życiu od wydarzeń grudniowych po czasy dzisiejsze. No, książki naukowe, bardzo dobre opracowania, jednoznacznie pokazują, jak jego historia wyglądała. No i mam wrażenie, że tak też w większości oceniają jego osobę kibice. Organizował ksiądz pomoc dla strajkujących w Stoczni Gdańskiej. Ja niedawno byłem w Stoczni, oglądałem to, co tam jest. Jak ksiądz to dzisiaj ocenia? Co się stało ze Stocznią? Ja może nie tyle organizowałem, co uczestniczyłem w takiej akcji dzieci i młodzieży gdańskiej, zaangażowanych w różne ruchy opozycyjne, którzy w czasie strajku w maju, sierpniu 1988 roku po prostu pełnili rolę kurierów, którzy do stoczni przedzierali się z odzieżą, z żywnością, z lekarstwami, no ze wszystkimi potrzebnymi rzeczami, które tam strajkującym były niezbędne. To była dosyć spora grupa dzieci, młodzieży, która w ten sposób, w jedyny sposób, jaki umiała i w jaki mogła się wówczas zaangażować, się angażowała. No dzisiaj smutne jest to, że ten bastion Solidarności, miejsce, w którym doszło do najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, miejsce, od którego rozpoczął się upadek komunizmu w całej Europie Środkowo-Wschodniej, no został tak potraktowany w III Rzeczpospolitej. Dzisiaj już nie ma w zasadzie Stoczni Gdańskiej. Próbuje się z tego miejsca zrobić centrum historyczne, co może najgorszym pomysłem nie jest, ale
No, ale trzeba to robić w sposób przemyślany, uczciwy, a nie przywracając imię Lenina, znienawidzone przez Gdańszczan. Pamiętam dokładnie, bo też brałem w tym udział, jak było jego popiersie wywożone ze Stoczni Gdańskiej dźwigiem, jak był likwidowany ten napis. Dzisiaj no to jakieś jest nieporozumienie i rzeczywiście różne środowiska w Gdańsku protestują przeciw temu, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach. Pracę magisterską robił ksiądz z rozprawy pod tytułem Federacja Młodzieży Walczącej w Gdańsku 84-90. Jakieś wspomnienie najciekawsze z tego okresu? No, Federacja Młodzieży Walczącej w Gdańsku to była największa antykomunistyczna organizacja młodzieżowa w Polsce, która powstała po stanie wojennym i której się udało prowadzić działalność w różnych regionach i miejscach kraju i koordynować w skali kraju tą działalność. No, w Gdańsku ja zostałem członkiem Federacji Młodzieży Walczącej w wieku 15 lat. Dzisiaj aż wierzyć nie chcę, ale tak kiedyś było, szybciej wszyscy dojrzewali. Byłem też redaktorem naczelnym podziemnego pisma Klakson, które wychodziło w mojej szkole i członkiem Rady Szkolnej Regionu Gdańskiego Federacji Młodzieży Walczącej. No bardzo ciepło wspominam tamten czas i do dzisiaj wiele korzystam z tamtych doświadczeń, bo to była taka szkoła ideowego zaangażowania, samokształcenia, prawda. To dzisiaj wszystko jakoś odżywa i dzisiaj wydaje mi się, że właśnie te propozycje, które były dla nas atrakcyjne w latach 80., które pozwalały nam się sprzeciwiać systemowi, no to dzisiaj one z powrotem jakby wracają do łask wśród młodych ludzi, czego się bardzo cieszę. A te doświadczenia na pewno dla mnie osobiście, jako animatora różnych wydarzeń związanych z wychowaniem młodzieży, zwłaszcza w takim duchu patriotycznym, no to jest po prostu nieocenione. A jak ksiądz wpadł na pomysł? Co było inspiracją organizacji tej pierwszej ogólnopolskiej pielgrzymki kibiców na Jasną Górę? Co księdza zainspirowało? Pomysł nie był mój. Pomysł był świętej pamięci Tadeusza Dufeka. To był legendarny król kibiców gdańskiej Lechii. Postać, która była no, poważana w całym środowisku kibicowskim w Polsce. Wielki polski patriota. Także członek Federacji Młodzieży Walczącej, podziemnych struktur Solidarności. On między innymi należał do inicjatorów strajku w maju i sierpniu 1988 roku. No i Tadeusz później, po tych latach 80., no, zaangażował się całkowicie w Lechię. Był też takim inicjatorem odbudowy klubu od 6 ligi, prezesem Stowarzyszenia Kibiców Biało-Zieloni itd., itd. No i on w pewnym momencie swojego życia bardzo trudnym, kiedy zachorował na raka, walczył z chorobą. No, ponieważ się przyjaźniliśmy, bo mieszkaliśmy na Zaspie, więc w zasadzie go od dziecka znałem, on był nieco starszy, zawsze był taką no, jaką kultową postacią na Lechii, więc był ogólnie znany i towarzyszyłem mu jakoś też w tej chorobie, jak wielu jego innych przyjaciół, kibiców i mi się właśnie zwierzył, że jego marzeniem jest to, żeby się kiedyś wszyscy kibice pod właśnie sztandarami patriotycznymi spotkali na Jasnej Górze, bo to jest to miejsce, gdzie bije serce katolickiej Polski. No i po śmierci Tadeusza wydaliśmy tą książkę Biało-Zielona Solidarność o fenomenie politycznym kibiców Lechii. To też jemu ta książka była dedykowana i to jakoś tak się nas wszystkich odkładało, ale ciągle o tej jego marzeniu pamiętaliśmy. No i w końcu koledzy jakoś mnie zmobilizowali do tego, żeby no, jakieś pierwsze kroki nieśmiałe w tym celu podjąć. No i tak się zaczęło. Dziś, teraz się już przygotowujemy do piątej pielgrzymki. Z roku na rok coraz więcej kibiców przyjeżdża. Na ostatnim było ponad 2000. Zawsze się tam odbywają jakieś ciekawe wykłady, prezentacja działalności stowarzyszeń kibicowskich, wymiana doświadczeń, planujemy jakieś wspólne przedsięwzięcia. Także myślę, że jest to bardzo środowiskowo-twórcze wydarzenie, ale oczywiście także wydarzenie religijne. No i narodowe, bo właśnie ta pielgrzymka nosi nazwę patriotycznej pielgrzymki kibiców. Przy księdza wiem, że ksiądz się zajmował badaniem ruchu kibicowskiego w archiwach IPN-u. Kiedy pojawiły się pierwsze hasła polityczne w środowisku kibicowskim? No w latach 70. się pojawiły pierwsze. W Gdańsku właśnie podczas, znaczy hasła polityczne się przez cały PRL na stadionie pojawiły, natomiast ruch kibicowski jako taki zaczął się organizować w latach 70. No i takie hasła się pojawiły, pomyślimy grudzień
Na przykład w 1975 roku w meczu o awans do Ekstraklasy z Widzewem Łódź doszło do starć z milicją i wtedy kibice skandowali to hasło. Później można powiedzieć, że lata 80. to już była prawdziwa eksplozja tych haseł antykomunistycznych, patriotycznych. No, na wielu miejscach Polski kibice na stadionie upominali się o Solidarność, o więźniów politycznych. Ikoną tego czasu się stała właśnie Lechia Gdańsk, która w zasadzie do dzisiaj słynie wśród kibiców z tego zaangażowania lat 80. Kibice, którzy nie tylko w Gdańsku, ale w całej Polsce organizowali manifestacje, tłukli się z milicją, gdzie tylko się dało, właśnie pod hasłami Solidarność, przed komuną. To był ten czas, kiedy rzeczywiście te hasła z całą taką siłą się pojawiły na stadionach. A jak wyglądała historia meczu Lechii Gdańsk, kiedy nadano w telewizji film, ten zmanipulowany film rozmowy Wałęsy z bratem? No to był chyba najważniejszy mecz w historii Lechii pod względem marketingowym, tak to nazwijmy, bo Lechia jako drugoligowy klub w 83 roku zdobyła Puchar Polski, no i Bożym zrządzeniem trafiliśmy na Juventus Turyn, więc wówczas drużynę mistrzów, w zasadzie cała pierwsza jedenastka to byli medaliści mistrzostw świata, oprócz Włochów Platini, Boniek, Zbigniew, prawda, więc wydarzenie niesamowite, elektryzujące całą Polskę, nie tylko kibiców Gdańska. Pierwszy mecz 7-0 w Turynie, z autobusu, który wyjechał kibiców, wrócił tylko kierowca, wszyscy poprosili o azyl polityczny, a w Gdańsku olbrzymia manifestacja zorganizowana przez działaczy Ruchu Młodej Polski, którzy sprowadzili na mecz Wałęsę właśnie w takim trudnym czasie dla Podziemnej Solidarności i dla niego samego, kiedy właśnie władza po wypuszczeniu go z internowania wyemitowała w telewizji film pod tytułem Pieniądze. To była taka spreparowana rozmowa braci Wałęsów, prawda? No i właśnie w tym samym czasie Wałęsa i Solidarność otrzymały olbrzymie wsparcie na meczu gdańskiej Lechii. W czasie przerwy pojawiły się transparenty Solidarności, skandowanie Lechu, Lechu, Solidarność. Dodajmy, że to wszystko kręciły zachodnie telewizje, no bo to był mecz Puchar Zdobywców Pucharu Międzynarodowy, więc zainteresowanie było duże. Spodziewano się, że w ogóle coś tam w Gdańsku będzie miało miejsce, więc nadzwyczaj dużo tych telewizji się w Gdańsku pojawiło. No i to był jeden z takich w historii kibiców gdańskich na pewno spektakularnych akcji solidarnościowych. Postawiam. Później był 88 rok, kiedy to był mecz z Górnikiem Wałbrzych. Co się po tym meczu działo? Bo tego też... No właśnie, to był też bardzo ważny mecz. Wtedy strajkowała Stocznia Gdańska. Na ten mecz się szczególnie mobilizowali kibice, się zjawiło ich więcej niż tak przeciętni. W zasadzie cały mecz skandowane były hasła solidarnościowe, antykomunistyczne. Już na meczu doszło do pierwszych starć z milicją i później te starcia przeszły na ulicę Gdańska. Kibice napierali w stronę Stoczni Gdańskiej, no i się udało dotrzeć. To było jedyne takie masowe wówczas wsparcie dla stoczniowców, bardzo ważne. Dzisiaj jak czytamy różne opracowania historyczne czy wspomnienia z tamtego okresu, to właśnie często nawiązują strajkujący do tego wydarzenia, że to był dla nich taki power, jak to dzisiaj młodzież lubi mówić. Stocznia była zupełnie zablokowana przez władze, ani tramwaje, ani kolejki się nie zatrzymywały na stacji Gdańsk-Stocznia. Tutaj masa ludzi w biało-zielonych szalikach przyszła po prostu wesprzeć stoczniowców. Mm-hmm. Po drodze oczywiście tocząc zacięte boje z milicją, jak widać zwycięskie były otarli. A jeszcze był jeden ważny mecz po zabójstwie księdza Popiełuszki. Tak, no to też jest taki fajny wątek. Mianowicie na pierwszym meczu w Warszawie, może to nie tyle co po zabójstwie, to był pierwszy mecz z Legią w Warszawie Lechii po zabójstwie księdza Popiełuszki, a więc 85 rok. Mm-hmm. Wiosna i, no i cała Lechia, która pojechała wówczas na mecz, pierwsze kroki skierowała do kościoła świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie oddała hołd męczennikowi sprawy Solidarności. Zachowały się piękne zdjęcia kibiców w szalikach demonstrujących solidarnościową symbolikę z flagami Lechii. Też wpis odnalazłem w archiwum błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie są przechowywane te księgi takie z pisami pielgrzymów i odnalazłem taki wpis: pamiętaj Polaku młody, kiedy Solidarność pada,
Nie ma Swobody, Lechia Gdańsk, kibice z flagą Polski, także taki fajny historyczny wpis też do niego udało mi się dotrzeć. No i później, kiedy Lechia pojawiła się na stadionie Legii, no to dostała olbrzymie owacje za swoją postawę antykomunistyczną, za okrzyki, też zresztą skandowano wówczas zawsze, jak Lechia gdzieś wyjeżdżała, to krzyczeli Solidarność Lechia Gdańsk. Taki był okrzyk na zawsze na początek meczu. No i w większości w ogóle miejsc w Polsce wówczas te okrzyki witano właśnie owacyjnie. Proszę księdza, kilka słów na temat Stowarzyszenia Kibiców Polskich i konfliktu z rządem. No, może to się nazywa Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców, który reprezentuje oficjalnie większość stowarzyszeń kibicowskich, jakie są dzisiaj w Polsce. No i oczywiście ten konflikt z kibicami w Polsce ma wiele wątków. On się tak bardzo zogniskował w czasie ostatnich wyborów. Natomiast kibice protestują przeciwko temu, co się dzisiaj dzieje w Polsce, przeciwko kłamstwom wymierzonym w ruch kibicowski, przeciwko rugowaniu historii z podręczników, przeciwko temu, co się dzieje w PZPN-ie, przeciwko karom za patriotyczne transparenty na meczach, przeciwko prowokacjom rządowym i milicyjnym, które wciąż mają miejsce, żeby zdyskredytować ruch kibicowski w Polsce, przeciwko aresztowaniu niewinnych ludzi za to, że wyrażają swoje poglądy polityczne, tak jak to miało miejsce w przypadku kibiców za okrzyki Donald Matole, twój rząd obalon kibole, przeciwko w ogóle dyskryminowaniu ludzi, którzy ośmielają się mówić o patriotyzmie, o polskiej racji stanu i sprzeciwiają się po prostu temu wszystkiemu, co dzisiaj wyprawia rząd. No, ten konflikt trwa, bo polscy kibice bojkotują Euro 2012, dlatego że z tego turnieju zrobiono, można powiedzieć, sztandarowo propagandową imprezę rządową, która nas wiele będzie kosztować. Tak naprawdę po Euro budzimy się z rękami w nocniku i przez następne lata będziemy spłacać zabawę, którą sobie rząd ufundował. Można było to inaczej wykorzystać, bo euro było wielką szansą dla Polski, ale skoro tak, a nie inaczej rząd postępował, że budowano na przykład stadiony za dziesięciokrotne kwoty, można było je dziesięciokrotnie mniej zapłacić za budowę tych stadionów, jakieś wielkie nagrody sami dla siebie, to po prostu jakieś wielkie nieporozumienie. I do tego oczywiście zupełna ignorancja wszystkich postulatów kibiców polskich, które się pojawiły w związku z turniejem Euro 2012. Myślę tutaj zwłaszcza o sprzeciwie kibiców, stowarzyszeń kibiców, przeciwko wprowadzaniu zezwolenia na sprzedawanie i handel alkoholu na stadionach. To mało dzisiaj kto o tym nawet wie i by się po kibicach tego spodziewał, ale kibice bardzo się sprzeciwiają tej nowelizacji w ustawie o imprezach masowych. Ponadto w zasadzie wszystkie inne postulaty zostały kibiców zignorowane. Kibice mieli na przykład pomysł, żeby zorganizować taką bazę noclegową, że polscy kibice zapraszają tych, którzy właśnie przyjadą do naszej ojczyzny, właśnie żeby się poznać, żeby ugościć, żeby budować jakieś więzy. To wszystko zostało z przyczyn jakichś komercyjnych, finansowych, oczywiście zupełnie zignorowane. A szkoda, bo to była rzeczywiście dobra okazja też na to, żeby jakoś wychowawczo wpływać na kibiców, żeby poprawić też jakość społecznego odbioru tego środowiska, także na Zachodzie, bo myślę, że każdy taki kibic ugoszczony w rodzinie, prawda, no to by miło to wspominał i te więzi, relacje jakoś by trwały i się rozwijały jeszcze. Ale oprócz tego, co jeszcze dobrego robią dzisiaj kibice? Bo kibic, kibol rzeczy kojarzy się, tak, wiadomo jak, prawda, pejoratywnie. Co jeszcze dobrego? Kibice robią bardzo, bardzo wiele dobrych rzeczy. Warto, jak ktoś jest szczegółowo zainteresowany, zajrzeć właśnie na stronę Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibicowskich, ponieważ tam znajdują się zakładki do każdego stowarzyszenia i co roku są publikowane prezentacje działań całorocznych, tak? To dzisiaj jest po prostu wiele akcji, na przykład charytatywnych. Jeżeli sumujemy te wszystkie
wszystkie działania kibiców, no to się to dopiero widać, jak wiele energii, zapału, zaangażowania młodych ludzi jest na przykład włożone w kontakty z domami dziecka. I to nie tylko kontakty takie, że tam się zaniosą paczki na święta, ale na przykład kibice partycypują w remontach, budują boiska, zapraszają, organizują regularne wyjścia tych dzieci na mecze, organizują im wakacje, co jest też ciekawe, na przykład na zasadzie wymiany, ponieważ my mamy dobre relacje z kibicami Wisły Kraków, to ich stowarzyszenie, te dzieci z Krakowa do Gdańska, my nasze do Krakowa, z domów dziecka pod patronatem Stowarzyszenia Kibiców, no i są piękne wakacje. W tym roku na przykład Lechia organizuje wakacje w Gdańsku dla dzieci z Wileńszczyzny. Pomagają kibice, robią zbiórki dla chorych, prawda, którzy potrzebują na skomplikowane operacje, przeszczepy, różnego rodzaju rozwiązywać trudne sprawy, na które są potrzebne pieniądze, prawda? Więc takie zbiórki są organizowane, akcje 1%. O Mikołaju już mówiłem. Są kluby, gdzie regularnie przywozi się dzieci niepełnosprawne, prawda? Na wózkach inwalidzkich mają swoje specjalne sektory, gdzie mogą oglądać mecze. Poza tym pomoc Polakom na wschodzie to kolejna przestrzeń, gdzie kibice robią kawał dobrej roboty. Ci Polacy są często niestety zapomniani przez polskie władze. Nie ma jakiejś konkretnej i takiej polityki w ogóle, jak im pomagać, prawda? Jak skutecznie tych Polaków wesprzeć. No, my tutaj po prostu oddolnie organizujemy też dużo różnych akcji. Od akcji zbierania podręczników, sam uczestniczyłem w tym roku 11 listopada w takim transporcie, 3 tony książek. Kibice Lechii i Lecha zbierali i zawieźliśmy to na Wileńszczyznę. Kibice wyremontowali polską szkołę też na Wileńszczyźnie. Wysyłają regularnie paczki polskim kombatantom Armii Krajowej na Litwie, Białorusi, na Ukrainie. Kibice wspierają klub Pogoni Lwów, legendarny polski klub, który przed wojną, no to była ikona polskiego futbolu, ostatnio się odrodził we Lwowie wśród tamtejszych Polaków. No i też finansowo wspieramy wszystkie te inicjatywy. Staramy się także uczestniczyć przy okazji różnych świąt patriotycznych, prawda? Tam razem z Polakami, odnawiać groby, pomagać im po prostu tak jak umiemy, często swoją pracą, bo środków też za dużo nie ma, ale tyle ile możemy, tyle staramy się pomóc. A jak wygląda sprawa Litwy, kiedy to była kampania Donalda Tuska? Bo znamy to tylko z mediów, że Donald Tusk pojechał na Litwę, jak ksiądz Tomczyk. No tak, no wiele rzeczy Polakom obiecano. Sławetna komisja, którą zainicjował Donald Tusk i obiecał, że rozwiąże problemy Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, no spadła na niczym. Z tej komisji jeszcze bardziej skonfliktowani wyszli z Litwinami niż przed rozpoczęciem rozmów. Tam jest po prostu, tam są potrzebne bardzo zdecydowane, radykalne działania naszej dyplomacji, które będą bronić Polaków, którzy się tam znikąd nie wzięli. To nie jest żadna Polonia. Ci Polacy tam mieszkają z dziada, pradziada. To jest ich ojczyzna. To nie jest tak, jak się mówi w mediach, że Polacy nie chcą uczyć się litewskiego, bo polskie szkoły od kilku już lat osiągają najlepsze wyniki na Litwie z egzaminów maturalnych, z języka litewskiego. My po prostu musimy konkretnie im pomóc. Obronić polskość, która jest rugowana i za którą są karani. Starać się otworzyć na polską młodzież, jeśli chodzi na przykład o polskie uniwersytety. No, u nas przepisy są takie, no, sam tego doświadczyłem, bo moja siostrzenica właśnie z Wilna, która była laureatką olimpiady polonistycznej i chciała zdawać na studia medyczne w Polsce, no to odesłano ją dziewczynę, która od urodzenia mówi po polsku pewnie lepiej niż nie jeden Polak, nie? Jest niezwykle oczytana. Odesłano ją na egzamin dla obcokrajowców razem z Murzynami i z Arabami zdawała z języka polskiego i powiedziano jej, że no nie mogą jej na pierwszy rok przyjąć, bo nie jest Polką, nie? Więc to jest jakaś paranoja po prostu, nie? No i oczywiście do dzisiaj nikt jej odpowiedzi nie przysłał, no do jaką uczelnię się dostała. Ona oczywiście jako zdolna dziewczyna dostała się również na medycynę w Wilnie i tam studiuje. No ale to pokazuje, jak bardzo jesteśmy ograniczeni i jak bardzo ci Polacy są przez nas zaniedbani. To oni powinni mieć w ogóle jakąś oddzielną ścieżkę właśnie
specjalnie chociażby dla nich stworzenie jakichś grup, kierunków, gdzie mogliby się kształcić, zdobywać wiedzę, poznawać swoją ojczyznę, bo oni naprawdę są wierni Polsce. Dzisiaj moglibyśmy się od nich patriotyzmu uczyć. Ja co roku chodzę piechotą do Wilna i bardzo się cieszę, że dużo polskiej młodzieży z całego kraju i nawet z zagranicy Polacy pielgrzymują do tej bramy, bo od momentu, kiedy wchodzimy na Wileńszczyznę, to są niezwykle wzruszające świadectwa, jak w tych naszych rodakach przetrwała polskość i wiara. I jak te wszystkie wartości są przez nich kultywowane. Polskie flagi w oknach, portrety Piłsudskiego, kwiatami wysłane drogi, kiedy idziemy, ludzie klękający w polu, jak widzą pielgrzymkę, tłumy witające nas w kościołach, ludzie biedni, a stoły uginają się od jedzenia, przygotowują się przez cały rok. No niezwykła lekcja historii i trzeba powiedzieć, że nasza młodzież czerpie z tego pełnymi garściami. Miałem olbrzymią satysfakcję, miałem 2 lata temu. Tak rzeczywiście dużo o tym patriotyzmie w czasie na szlaku mówiliśmy, szliśmy też tak, takim tematem głównym były postacie błogosławionych oratorianów poznańskiej piątki, męczenników II wojny światowej. To byli młodzi chłopcy, którzy zostali aresztowani za działalność Narodowej Organizacji Bojowej i przez całe swoje uwięzienie jakoś bardzo przeżywali jako takie specyficzne rekolekcje, odwoływali się do tych swoich doświadczeń z salezjańskiego oratorium, więc to są tacy piękni patroni w ogóle, jak dzisiaj być patriotą, młodym patriotą. No i po tej efektem tej całej pielgrzymki wchodziliśmy ostatni już dzień przedostatni przed wejściem do tej bramy, jak już na przedmieściach Wilna zgromadziliśmy się przed jednym z domów. Tak jak na Boże Ciało się robi, prawda, te ołtarze, to stał portret Piłsudskiego przystrojony kwiatami. Dwie piękne polskie dziewczyny, gdzieś 20-paroletnie, ubrane na galowo, z polskimi flagami. Jak nasi młodzież to zobaczyła, różaniec akurat, mówiliśmy, to spontanicznie zaczęła im klaskać. To było piękne, piękne to po prostu było. I po prostu o nich trzeba pamiętać, o tych Polakach, bo oni tam są od zawsze. Tam kiedyś była Polska. I sposób, w jaki ich się traktuje, jest skandaliczny. Musimy na to reagować. To jest jedna strona, a z drugiej strony przy księdza jest ten konflikt między rządem a kibicami. Jaka jest księdza ocena? Kto zainspirował ten konflikt? I tutaj no, Staruk jako ta postać, powiedzmy. Ostatnio znowu ma konflikty, jakieś problemy z prawem. Na szczęście nie tylko moim. Piotr Staruchowicz, gniazdowy Legii Warszawa, jest więzieniem politycznym i to w ogóle nie ulega wątpliwości, obojętnie jakiej ideologii by się do tego nie dobudowywało, no to tak po prostu jest. To jest autor tego hasła Donald Matole, twój rząd obalą kibole, jako gniazdowy też prowadził wiele manifestacji Legii Warszawa, no i stąd się ta jakaś agresja władz w stosunku do jego osoby bierze. Prywatnie zresztą jest to bardzo sympatyczny chłopak, bardzo zdolny, bo można od jakiegoś czasu czytać jego felietony w Gazecie Polskiej Codziennie, bardzo, bardzo fajnie, zgrabnie pisane. Bardzo wartościowy człowiek, myślę. No niestety karzące ręce partii dosięgły go i ma jak ma. A konflikt, jak to mówią kibice, przerąbane. O konflikcie jako takim już trochę mówiłem, natomiast wśród kibiców też istnieje takie przekonanie, że ten konflikt jest troszeczkę zainspirowany całą propagandą homoseksualistów, lewactwa, sodomitów, dla których no, kibice są taką grupą największego zagrożenia, bo po prostu takie zachowania w środowisku kibiców są zupełnie nietolerowane. I oni się po prostu boją. Kibiców, bo już zdobyli wszelkie przyczółki, już w imię tolerancji wszędzie ich wpuszczono. Niestety znajdują się także w polskim parlamencie. Próbują dostać się do podręczników szkolnych, próbuje się włączyć ich w różne programy edukacyjne, natomiast tego świata nigdy nie zdobędą. Kibiców i oni o tym wiedzą. Jedyną szansą na to, żeby się zemścić, są właśnie takie działania, moim zdaniem, inspirowane także przez to lobby homoseksualne. Mam wrażenie, nie tylko ja, bo to jest to, co teraz mówię, to jest efekt dyskusji środowiskowych i mamy takie wrażenie, że coś w tym może być na rzecz. I ostatnie pytanie. Czy Donald Tusk jest kibicem Lechii? Kibice Lechii powiedzieli mu, czy on jest. Ja nie wiem, czy on jest, bo to sam musi odpowiedzieć. Natomiast kibice Lechii mu powiedzieli na inauguracji Baltic Areny: nigdy nie byłeś, nie jesteś i nie będziesz kibicem Lechii Gdańsk. Bardzo dziękuję księdzu za wywiad. Bardzo dziękuję.